Hold tight for me. Don't get comfy. My type, I see. And I know that you know me. I'm my feet. No okej, okay, zacznijmy od tego, że nigdy nie robiłam unboxingów, nie mam pojęcia jak to się robi i pewnie zrobię to źle. Także idę po prostu otworzę. Pokażę wam kartę. To są moje prezenty z Cokodive, które mi wysłali do recenzji. Mogłam sobie wybrać dwie dowolne rzeczy z ich strony. I wybrałam właśnie jeden album i jeden lightstick. Dostałam w prezencie w ramach gratis o Polaroidy. Ten jest akurat z Felixem. I jeden grupowy. Ogólnie są bardzo ładne, ale on wszedł w bardzo dobrym stanie. W ślicznej różowej kopercie, bąbelkowej. I nie ma żadnych stagnięceń, ani uszkodzeń, ani niczego takiego. Także polecam. Jak go otworzymy, mam nadzieję, że będzie widać. Widać, nie widać, widać, widać. O, teraz widać. To moje bardzo prowizoryczne. W stanowisku zrobionym z kocyka i poduszki, no ale okej, okay, dobra. Takie dostałam karty. Nie mam pojęcia, czy jest ostro, nie? Tak, o teraz. Jedna jest z Felixem. Felixem, nie wiem, mówię to i tak. Druga jest z Mino. Trzecia jest zajętnie. Chociaż szczerze, bardziej jestem podekscytowana dla Felixa, nie wiem dlaczego. Ale przed unboxingiem tego, to jest moja trzecia albo czwarta próbana, ale okej. Okay. Stwierdziłam, że najbardziej lubię Felixa. Nieważne. Przejdźmy dalej. Pierwsza strona to plakat z Sęgminem. Widać go. Tak, zostawię go w tej postaci. Bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. Przejdźmy dalej. Zanim przejdę czwarte załamanie nerwowe tego dnia. Pierwsza strona. Druga strona. Zamazane strony, których nie lubię. Osobiście nienawidzę, albo mam jakieś zamazane strony, jakiekolwiek zamazane strony w sobie. W ogóle zamazane zdjęcie. To jest taki estetyk niby. A ja tego tak nie lubię. Są dla mnie zmarnowane strony w fotobookach. W ogóle wzięłam sobie album Stray Kids. Bang Chan wygląda jak lama. Wzięłam album Stray Kids, bo to jedyny zespół, który... Jeden z nielicznych zespołów, które lubię i których albumów jeszcze żadnych nie mam. A jako, że mogłam coś sobie za darmo, także skorzystałam. I no. Ale jeśli to zaraz zobaczycie. Przejdziemy sobie po kolei. W ogóle przepraszam za stan moich paznokci, ale... One idealnie obrazują mój stan psychiczny na tę chwilę. Kiedy jestem po dwóch energetykach, żeby nie być martwa. Także no. Bo nie wzięłam akurat ten album, Miro, bo to jedyne, w którym podobają się prawie wszystkie piosenki. W sumie praktycznie podobają mi się wszystkie piosenki z tego albumu. I w sumie dlatego go wzięłam, mogłam wziąć najnowszy. Ale właśnie nie podobały mi się mixtape. To jest nie, że są złe, ale po prostu to nie mój styl muzyki. Ja wolę takie... Miro to jest w ogóle moja ulubiona piosenka z Stray Kids, w ogóle z wszystkich innych. A potem jest Side Effect. Także no, to jest taki mocne brzmienie. Mój styl. O, to jest w ogóle urocze i felek. Ale I Am wygląda, jakby chciał mnie zabić, ale... Przeżyjemy. Tyle drogi, jakie to są ładne drogi. Naprawdę, te drogi są śliczne. I Bang Chan chce mnie podeprzeć. Wygląda jak owieczka. Jak ja się cieszę, że on już nie ma tych włosów, naprawdę. Te włosy były straszne, to się ładnie mu w nich było, ale były tak zniszczone. Były tak wybielone. Ja nienawidzę, jak ktoś ma takie zniszczone blond włosy, bo to jest brzydkie i troszkę odrażające i nie, nie lubię. To jest, nie mam pojęcia, co to jest, bo jest w hangulu, a ja nie potrafię czytać hangul. Ale nie mam pojęcia, co te słowa znaczą, także... Po prostu przejrzymy sobie zdjęcia, więcej zdjęć, więcej znaczków. Ale oprócz znaczków są zdjęcia. Bardzo ładne zdjęcia swoją drogą. Dobra, ten fotobook jest taki ładny. Oni tutaj tak ładnie wyglądali. Większość miała bardzo ładne fryzury. Nie wiem, Bang Chan mi się nie podoba w tych półniebieskich, półblond włosach, ale cała reszta wyszła bardzo spoko. O, Hyunjin. Nie potrafi wymawiać ich imion, przepraszam. Ja mam bardzo ładne usta, też bym takie chciała.
Czy w ogóle widać cokolwiek, co ja robię, bo ja nie patrzę na kamerę i robię to sama i siedzę przy aparacie, który stoi na krześle. Byle Felek. Moja ulubiona jego fryzurka z wszystkich fryzurek, jakie miał kiedykolwiek. I ma bardzo ładne nóżki. W ogóle bardzo ładnie wygląda. Kocham Felka. Popatrzmy na to chwilę, bo moje ulubione zdjęcia z wszystkich ulubionych zdjęć tutaj. Patrząc za mnie z politowaniem, co ja właśnie robię. Ja wiem, że to się może wydawać dziwne, ale ja naprawdę na co dzień wydaję takie dziwne odgłosy, cokolwiek robię, także... O, i labiryncik. W ogóle to mi się podoba bardzo to tło, może jakie tło, to logo. Tak się wpasowuje, tak jest kreatywne, ale wpłata się w tytuł, w sensie tytuł wpłata się w to właśnie. To tak ładnie razem wygląda. Tak. A i tu jest znowu krawicy, staw. O, tu są te ładne rysunki. Jejku, muszę nauczyć się rozczytywać, który podpis jest czyj, bo nie mam pojęcia, który co narysował. Ale ogólnie najbardziej podoba mi się ten. I ten. To jest coś, co ja bym narysowała, bo nie mam żadnego talentu w rysowaniu, także może ewentualnie się to bym narysowała. Ale no, nie mam żadnego talentu w rysowaniu niestety. To jest ostatnia strona. A to jest płytka, którą zawsze się boję wyciągnąć, żeby jej przypadkiem nie porysować, nie zarysować, nie zniszczyć. Dlatego ja nigdy nie słucham płytek z albumów, które mam, bo się boję, że zepsuję. Dobra, to tu wkładam tutaj. Tu. Widać? Mniej więcej widać. Lightstick Monsta X. O, teraz. Najnowsza wersja, wersja numer 2. Dlaczego akurat ten wzięłam? Bo większość, które chciałam, były wyprzedane. Że chciałam ten zegarko Lightstick Day 6, ale był wyprzedany z tej stronki. Więc miałam do wyboru albo ten, albo Lightstick BTS. Ale stwierdziłam, że z dwojego z jego prędzej się dostanę na koncert Monsta X niż BTS, dlatego wziąłam ten i też dlatego, że jejku, jest taki ładny! Jest śliczny! I znowu dostałam bonusowe karty. Jakiś kupon w Cokodive. W ogóle dowód na to, że ty wziąłam od nich. Śliczna karta z Moho. Mimo, że mam nadzieję, że wymówiłam jego imię dobrze. Mimo, że to są... Jejku, mi się ręka trzęsie. Wiem, że to są włosy, których nie lubię u niego. Naprawdę moje jedne z najmniej lubianych włosów, jakie kiedykolwiek miał, ale wyszedł bardzo ładnie, także doceniam. O, i ta dwójka. Widać. O. Bardzo lubię Kichena w tych włosach, swoją drogą. Wyglądał super. Teraz do Lightsticka, bo ja ogólnie to wcześniej wyjęłam. To jest mój chyba trzeci czy czwarty raz, kiedy próbuję nagrać ten unboxing. Bo za każdym razem za bardzo się bałam. I przerywałam w połowie, ale po prostu nagrałam, potem stwierdziłam, że jest niefajna i to wyrzuciłam. Także wyciągam. Ogólnie sprawdziłam go wcześniej, przechodzi z instrukcją, której nie otwierałam, bo nie wiem, nie potrzebuję. O. O, o, o. Nie mam pojęcia, co jest napisane, ale pewnie wam się przyda. Pudełko. Już tutaj nic za bardzo nie ma. Pusto. Przychodzi z podstawką, tutaj można sobie postawić. Ogólnie jest najbardziej stabilny, kiedy ma w sobie baterię i to coś. To też sobie wpiałam tutaj. Też przyszło osobno, ale to wszystko zrobiłam wcześniej, bo chciałam zobaczyć, jak działa i nie mogłam doczekać, żeby to zrobić. Także stwierdziłam, że to zrobię zanim zrobię unboxing. Baterię wkłada się tutaj. Tu. Małe paluszki, nie mam pojęcia. O. Wkładacie w liczbie 3. Do środka. Wkręcamy z powrotem. I uwaga, dzieje się magia. Wciskam guziczek. I działa! I świeci! I na tym ma polegać rola Lightsticka, że ma świecić. Świetnie. Patrz, miga. Naciskam jeszcze raz.
miga szybciej. Także wow, jestem z niego mega zadowolona. Uwaga na światło, nie wiem czy to jest uważliwy. Ale wygląda prześliczny, jest przepiękny i nie żałuję, że go wzięłam z wszystkich innych lajstyków, które mogłam wziąć. Przyszedł w bardzo dobrym stanie, w bardzo ładnym pudełku, nic nie było uszkodzone. Był dobrze zabezpieczony, dobrze zapakowany i nie mam żadnych zastrzeżeń do Cokodive. Jestem bardzo szczęśliwa, że mi to przesłali i jestem bardzo wdzięczna, że mi to w ogóle przesłali.